Mieszkańcy Borku Wielkopolskiego od niedzieli mogą korzystać z plaży w środku miasta. Tuż przy miejsko-gminnym ośrodku kultury znalazło się miejsce na piaszczysty plac z palmami, leżakami, łódką i innymi plażowymi atrakcjami. Jak przyznaje Justyna Chojnacka, dyrektor placówki, wszystko zaczęło się od marzenia. Jest to realizacja zwariowanego marzenia, ale i pomysł na kreatywne spędzenie lata w mieście. Inaugurację miejskiej plaży popsuła nieco pogoda, ale jak zapewnia szefowa, atrakcji w ciągu wakacji na plaży nie zabraknie. Przez 2 miesiące przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę zajęć artystycznych. Od mini disco dla dzieci przez zajęcia aerobiku, po dekupaż będą wykonywane plastyczne rafandynki. Plus do użytku oddajemy kolorowe fotomakiety. Ahoj piraci! Uroczystemu otwarciu plaży i rozpoczęciu wakacyjnego programu dla najmłodszych towarzyszyła impreza pod dachem w morskim i wakacyjnym klimacie. Były opaski All Inclusive, plażowy bar i występ kabaretu Bzik. Były też podziękowania dla wspierających wakacyjny pomysł ośrodka i budowę plaży. Bardzo duże przedsięwzięcie. Pracowaliśmy tutaj kilka miesięcy, a ostatnia faza przygotowań to ostatni miesiąc, gdzie tutaj nawieziono od lokalnych dostawców 80 ton piasku.